Nazywam się Jakub Tokarz, pochodzę z Lubina, studiuję na pierwszym roku w Szkole Głównej Handlowej. Wybrałem kierunek metody ilościowe i systemy informacyjne w ekonomii, ponieważ lubię analityczne rzeczy. Uważam, że analityczny kierunek jest dobrą bazą po to, żeby zdobywać potem wiedzę w dalszych obszarach nauki. Jak zaczęła się moja przygoda z ekonomią? Myślę, że to było w pierwszej klasie liceum, na lekcji przedsiębiorczości. Nauczycielka zadała nam pracę domową, w której mieliśmy opisać plusy i minusy planu Balcerowicza. Wciągnął mnie ten temat, odrobiłem ją od początku do końca. Pani nauczycielka też zobaczyła, że podobają mi się te tematy, że jestem tym zainteresowany, a po paru lekcjach powiedziała do mnie: Kuba, kurczę, a może wystartuj w olimpiadzie wiedzy ekonomicznej? I spoko, mogę wystartować. I tak naprawdę od tego zaczęła się moja przygoda. Oczywiście w pierwszej klasie nic mi się nie udało osiągnąć, oprócz udziału, ale coś we mnie zaskoczyło. Potem zacząłem zgłębiać tą wiedzę i dzięki temu w trzeciej klasie udało mi się dojść do finału Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, co było mega niesamowitą przygodą i po prostu w trzeciej klasie planowanie czasu pomiędzy nauką ekonomii, nauką do matury i innymi swoimi innymi aktywnościami i wolnym czasem było niesamowicie trudne, ale sprawiło niesamowitą radość i niesamowitą potem satysfakcję. Idąc na studia, miałem przeświadczenie, że oprócz wiedzy warto także rozwijać swoje umiejętności miękkie. Dlatego postanowiłem zaangażować się w samorząd studentów i po roku czasu uważam, że to była bardzo dobra decyzja. W tym momencie siedzę w salce konferencyjnej samorządu studentów. Mam za sobą ponad 10 przerobionych projektów, masę ludzi, których poznałem, niesamowite po prostu wspomnienia, które mi zostaną na całe życie. Oprócz tego, że to była świetna zabawa, uczyłem się umiejętności miękkich, pozwoliło mi też zapoznać się, jak wygląda rynek pracodawców na SGH-u, zauważyć, jak oni się promują, jakie mają sposoby, żeby dotrzeć do studentów i które sposoby są lepsze, a które sposoby są gorsze w postrzeganiu firmy przez studenta. Bardzo lubię słuchać muzyki, chodzić na koncerty, głównie rockowe, czy odwiedzać festiwale, takie na przykład festiwal Woodstock, co uważam, że było genialnym przeżyciem i naprawdę polecam każdemu, żeby to przeżyć. Przez całe życie aktywnie uprawiałem sport. 8 lat trenowałem różne sztuki walki, ale także takie sporty jak siatkówka, czy piłka nożna, naprawdę nie są mi obce. Oprócz spotykania się ze znajomymi, bardzo lubię zgłębiać zakamarki historii, czy też różne książki, na przykład bardzo lubię Umberto Eco, czy Harolda Covena, czy chociażby grać w Football Managera. Mam nadzieję, że już jutro zostanę waszym ambasadorem. Bang!